Gdzie zacząć? Tak szczerze mówiąc, ja w ogóle nie musiałem robić sacrifices. Jak syn przychodzi rano i się śmieje tak, oczy takie, to nie jest naprawdę, to nie jest sacrifice. To jest, po co rodzice mają syna czy córkę, żeby coś zostawić w tym świecie po moim życiu. To dla mnie to jest dosłownie, to jest przyjemność. Ale oczywiście są sacrifices, bo jak Roman by nie, powiedzmy, nie wiem, grał piłką nożną czy coś takiego, to był kompletnie inaczej. My musimy być albo w Hiszpanii, albo w Włoch. Roman teraz jest bardzo dużo Włoch. Cały czas mi, jak to się mówi, zaczepia, że chce jechać do Polski. Wiesz, potem trzeba na kalendarz, kiedy może polecić tu, może polecić tam. Ale ja nie chcę powiedzieć, że są te sacrifices, bo dla mnie to nie są. Wiesz, jak to się mówi, po angielsku by się powiedziało, być ojcem to nie jest part-time. To okay. jest full-time job. Mm-hmm. I jak nie chcesz być ojcem, czy nie chcesz być matką, to nie maj dzieci, koniec tematu. To dla mnie to nie jest sacrifice. Nie. Możesz mieć wypadek, jak przechodzisz jedną stronę drogi, to z jednego, jak to się mówi, pavement po polsku? Chodnik. Z jednego chodniku do drugiego. Możesz mieć wypadek. Okej, okay. Można powiedzieć, że też możesz mieć wypadek na toru. Ja tak o tym nie myślę. Mogę jeszcze raz powiedzieć, dla mnie, jak on się śmieje się, że on jest w dobrym humoru, w dobrym nastroju, to o tym nie można się myśleć. Ty wiesz, jak zaczniesz tak myśleć, to po co? To nie ma, to on by widział to we mnie od razu, on by wiedział, że ojciec się o nim się boi i to by dla niego też nie by było fair, bo on by wtedy siadał w tym samochodzie i myślał, że tata się martwi o mnie, tata się boi o mnie. A nie, ja niego przytulam i mówię, że niego kocham, koniec, i on musi wtedy, to jest, ale moje biuro, ja siedzę w biurze. Ten samochód to jest jego biuro. Okej, to nie jest to samo, ale to jest dla niego, to jest jego praca. I on pracuje 11 godzin dziennie na te 30 minut, dwa razy w weekendu. To jest jego praca, to nie, ja się na tym się nie boję w ogóle. Ja myślę, że jak masz małego Romana, czy małą Iwonkę, bo też oczywiście też dziewczyny, też bardzo to zaczęło ten W series. Jak to robisz dla niego, czy dla niej, to mówię zawsze. Ale jak ty robisz coś, bo ja nie mogłem, ja nie miałem ten wybór. Mój ojciec, moja mama nie mogli mnie włożyć do takiego samochodu. To jak masz tego małego Romana i to robisz, bo ty nie mogłeś to robić, czy to nie szkodzi, czy to jest samochód, czy to jest na motocyklu, czy nie szkodzi co, bo coś, co ty nie mogłeś zrobić, to chcesz teraz włożyć do twojego dziecka, to nie rób to. Jak będziesz się bał, nie rób to. Jak będziesz się myślał cały czas, och, że będzie wypadek, nie rób to. Ale jak przyjedziesz, i ty masz takie i widzisz to w twoim dziecku, to na 100%. I jak chcecie ze mną pogadać na tych tematów, jak się mówi po angielsku high i low, ta góra, to możesz Iwono zawsze dasz mój numer telefonu i chętnie by z kimś porozmawiał na ten temat. Ja o tym w ogóle nie myślę. To jest dla mnie, to jest przyjemność. Zawsze ich było, zawsze będzie. I też, jak mogłem powiedzieć, nigdy w życiu nie myślałem, że i teraz po angielsku się mówi embarrass. Spotkasz tak Tomka, Macieja, dużo ludzi się teraz spotkałem w Polsce, co kilka lat temu nigdy nie miałem szansy z takimi ludźmi w ogóle mieć przyjemność. Ty wiesz, i ja dostaję WhatsAppy teraz na tematach nie tylko wspólnych z racing. I
to też dzięki Bogu, że ja też to mam. To, nie, dla mnie to jest fantastyczne. Naprawdę fantastyczne. Jak masz 18-letniego chłopa, to nie masz to. To jest bardzo śmieszne. Ja zadzwonię do Romana. Nie, lepiej, jak się wytłumaczy inaczej. Roman do mnie dzwoni. Pierwsza rzecz, co ja mówię, jest, co ty chcesz? I on mówi, dlaczego ty myślisz, że ja co chcę? Bo dlaczego ty do mnie dzwonisz? To nie znaczy, że ja go nie kocham, że on mnie nie kocha. Ale jak masz od tego, bo ja wiem, od 17 do powiedzmy 21, to ojciec naprawdę, tak szczerze mówiąc, tak jak my się kochamy, ja nie wiem, czy to jest normalne. Dużo moich kolegów mają syny i córki, co mają plus minus w tym samym wieku. Roman też jest mój best friend. To nie znaczy, że ja z nim rozmawiałam o wszystkich tematach, ale ja próbuję, żeby jak on by miał jakiś problem, żeby on by mógł do mnie zadzwonić, żeby mógł do mnie pogadać na tym temacie. Czy to relationship jest najlepszy? Uważam, że nie. Że są dużo rzeczy, co by mogliśmy inaczej robić. Ale co jest w życiu perfekt? Nic. To ja mam, co ja mam. On ma, co on ma. I z tego robimy to, co my możemy robić. I są dni, kiedy czasami on w ogóle do mnie nie zadzwoni, bo on nie chce ze mną rozmawiać. Teraz po tym wyścigu, ja myślałem, że on w ogóle nie by chciał ze mną rozmawiać. Weszłem i myślałem, teraz co on powie? I był perfekt. I od razu mi, on powiedział przepraszam, ale nie przepraszam w sensu, że musiał powiedzieć tatu przepraszam, tylko on wiedział, że on, jak to się mówi, błąd zrobił, tak? Można tak powiedzieć, błąd, made a mistake. I on mówi, dla niego to jest ta the relationship, co on może ze mną mieć. 2 lata temu, nie ma mowy, to cały czas it's growing, jest lepszy i czasami gorszy. Takie są dobre dni i nie takie dobre dni. Okej, seria na, ja bym powiedziałam, na plus 95% będzie jeszcze raz freka. Jak to by było moja decyzja, to ja by powiedziałam do Romana FIA free. Ale to nie jest moja decyzja. To jest Romana decyzja. On już ma te 18 lat. I trzeba pamiętać, że z tych 35, 6, 7, 38 kierowców, co w tym roku jest w freku, ja policzyłem kilka dni temu, bo myślałem, że może ktoś mi się pyta te pytanie. Ile z tych 37, 38 kierowców w tym roku jest pierwszy raz w Barcelona, czy w Mugello, czy w Monaco, czy bla bla i te wszystkie. Roman jest tylko jeden kierowcem, co pierwszy raz na wszystkich tych. I on w tym roku się uczy. A w następnym roku już, jak się mówi po polsku, excuse. Wymówka. Nie będzie miał tą wymówkę. Mm-hmm. Nie może powiedzieć, tato, przepraszam, bo ja nigdy nie byłem w Barcelonie, ja nigdy nie byłem w Mugello, ja nigdy nie byłem. On, a jak ja niego by wyciągnąłem, albo by powiedziałem, Roman, nie robimy freka, pojedziemy do FIA Free czy coś takiego, to zacznie się ta historia jeszcze raz. Ja chcę, źle mówię, ale dla mnie jest, chcę zobaczyć Romana na podium nie raz. W następnym roku. Ja chcę dużo razy. Ja chcę tą polską flagę. I dla mnie, i dlatego jak on mówi o freki, ja wiem, że my już mieliśmy tą rozmowę i ja wiem, że to jest, co on chce zrobić. To ja, żeby odpowiedzieć, ja jestem nie na 100, ale na 95% plus, że będziemy freka. A czy będziemy z Trident? To jest inne pytanie. Bo w tym roku Roman był rookie, to znaczy pierwszy raz w takim serii. Trident też w tym roku pierwszy raz rookie team. To też można powiewiedzieć, bo to oni się uczą, Roman się uczy. To co w następnym roku? Okej,
ja by kłamałam, jakby powiedziałam, że nikt do mnie nie dzwoni i się pyta, co Roman robi w następnym roku, czy może przyjść na test, może takie rzeczy. To nie, że ja nie odpowiadam na ty, ale to jest Roman decyzja. I po Mugello wtedy on się posiedzi, on ze mną może nie pogada, może mi wysła SMS-a, tak jak normalnie, 18-letni nie dzwoni i zobaczymy. Ja nie mogę ci na konkretnie ci odpowiedzieć, bo ja nie wiem. Yeah, I made a mistake, unfortunately, at turn three. I was a little bit to the left, and such a small mistake cost me 12 positions in one corner. So my father's side is the Polish roots. It starts really, the story I guess starts with my grandmother and grandfather. My grandfather was from Krakow and my grandmother from Poznan. When the war started, they were forced to go to England, and which is where they met, and they got married there. They had two children, my dad and his brother, and they then decided to go back to Poland, to Poznan, and live there ever after. It's a very interesting relationship, but no, it's great. I mean, we go through everything together, the highs, the lows, and everything. So it's a very special relationship, and yeah, I can't quite put it into words, but he means everything to me. It's a tough one to say, if I'm being honest, because there's been some really good highs, some good points finishes, like in Hungary, getting on the podium was absolutely incredible, and having rookie wins and things like this is also very good for me. But there's also been mistakes from my side, which honestly is, I'm disappointed I made mistakes, but it's my first year on these tracks, in this car. There's the rookie classification, but I'm really the rookie of the rookies, as I've never been to any of these tracks before, and everyone else that's racing has at least raced here about 2 years on these tracks. So honestly, I'm proud of what I've done, and I think I can like hold my head up high and be proud of it, and go into next year thinking I can be really strong. Yeah, I mean, for example, today qualifying was strong. I could have improved turn four a little bit more, which would have helped. But no, I mean, overall, it's just small things that can make a big difference. And in this championship, when you've got 36, 37 cars on the grid, qualifying is everything. I think even without his story, I really do believe in myself and things like this, and I really do believe that one day I can make it to Formula One. But no, of course, seeing him, his race at Monza was incredible, finishing P9, that was pretty impressive for his first Formula One race, so yeah, I guess it does get voted out there. Yes and yes, I have decided. Currently I can't share my plans. Okay. But I guess you could say I will be doing a lot of the same tracks again. But that's all I guess I could say. Okay. At the moment. But
will be Freka, or we don't know yet? Yeah, you know, I can say that. Yeah, it will be Freka again. Okay. With the team, I can't say yet. But no, it'll be Freka again. I think for me, I need a second year in the championship, and I want to prove to myself and everyone else that by just fixing up these small mistakes, we can really be fighting at the front, which I know we can be, because they're small things and we've had so much potential. And yeah, so we'll see. Thank you.